moi drodzy, rozpoczynamy za chwilkę drogę krzyżową. Przejdziemy śladami ostatniej drogi naszych męczenników. Na finałem była ich śmierć, a droga krzyżowa, jak wiemy, też jest nabożeństwem przypominającym męczeńską śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zabieramy was wszystkich na to miejsce kaźni i śmierci naszych misjonarzy, modląc się też za was, więc zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy, do wspólnego przeżywania tych wydarzeń śmierci męczenników Zbigniewa i Michała i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Piotr napisał w swoim liście: to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienie. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było postępu. On był złorzeczony, nie złorzeczny, wycierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duszy. Prośmy Ducha Świętego, aby krew Zbawiciela, która uzdrawia każdego stającego z wiarą przed Nim, spływała na nas obficie podczas tego nabożeństwa drogi krzyżowej. Niech wstawiennictwo naszych męczenników, prawdziwych braci świętego Franciszka, obudzi nas i nawróci do radykalnej odpowiedzi wobec woli Bożej w naszych życiowych powołaniach. Stacja pierwsza. Osądzenie Jezusa. Zarzuty, jakie postawiono misjonarzom. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przecież 9 sierpnia 1991 roku po mszy świętej około godziny 20 do klasztoru franciszkanów w Pariacotto przyszedł uzbrojony oddział Sendero Luminoso. Po związaniu misjonarzy, wywożąc ich w kierunku Pueblo Viejo, jeden z terrorystów sformułował zarzuty: upokarzacie ludzi przez rozdawanie żywności, głosicie pokój, nauczacie Biblii, a przecież religia jest opium dla ludu. Usypiacie więc lud i wstrzymujecie rewolucję. Jedyny sposób na triumf to przemoc. Piłat podczas procesu Jezusa powiedział: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Piłat stwierdził oficjalnie, że Jezus jest sprawiedliwy. A to oznacza, że nie tylko jest niewinny, ale jest dobry i święty w znaczeniu biblijnym. Urzędnik rzymski powiedział, że Jezus umiera przez zawiść swoich rodaków. I każdy z nas może powiedzieć: jestem niewinny. Jestem niewinny i nie mam nic wspólnego z procesem Jezusa. Wobec krwi jedynego sprawiedliwego wszyscy zaciągnęliśmy winę, choć się do tego nie przyznajemy. Swoją krew Jezus wylewa za wszystkich, aby wszystkich grzeszników usprawiedliwić wobec Ojca. Krew Jego ma moc oczyszczenia nas z każdej winy, ponieważ jest wolna od wszelkiego zła. Rozdaje więc Jezus krew jako napój tym, którzy uznają winę, wyznają grzech,
a karmiąc się nią, mają pragnienie kochać, pracować, modlić się i umierać jak on. Panie Jezu, nakarmimy swoją krwią Zbyszka i Michała na mszy świętej na godzinę przed ich śmiercią. Karmiłeś ich codziennie, a oni mogli, jak Ty, przyjąć zarzuty i oskarżenia. Przyjęli sąd i wyrok jak Ty, abyś mógł dotknąć ziemi peruwiańskiej swoją uzdrawiającą i życiodajną krwią. Bądź uwielbiony. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze krzyż. Misjonarze biorą na siebie krzyż, mówiąc, aby terroryści pozostawili innych w spokoju. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Po przyjściu terrorystów do klasztoru ojciec Michał zawołał trzech postulantów do kaplicy klasztornej i polecił im, aby nie wychodzili z niej pod żadnym pozorem. Jeden z terrorystów zapytał ojca Zbigniewa, ilu was tu żyje? Pięciu, odpowiedział ojciec Zbigniew. Terrorysta rzekł, niech przyjdą postulanci. Ale ojciec Zbigniew zdecydowanie powiedział, nie, oni nie są ojcami, kapłanami jesteśmy my dwaj. Postulanci pozostali w kaplicy, tak jak im nakazał ojciec Michał, i modlili się, rozważając tajemnicę bolesną różańca świętego. Był piątek. Święty Jan opisał drogę krzyżową Jezusa jednym zdaniem. On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. W tym zdaniu jest podkreślona pełna świadomość i dobrowolność osobistego działania Jezusa jako Mesjasza. To my zgrzeszyliśmy, nie Chrystus, ale On sam wziął nasze winy na siebie. Nie zostawił nas z dziedzictwem zła, ale przyjął i przemienił wszystkie miejsca, w których króluje śmierć. Sytuacja zrzucania winy na innych, ucieczka od zła przez oskarżanie innych. Wszystkie miejsca, których symbolem jest czaszka. Jezus je nawiedził, aby stały się miejscem przebaczenia, życia bezinteresownego daru z siebie. Panie Jezu, w zdecydowanych słowach i postawie ojca Michała i Zbigniewa, ratujących młodych Peruwiańczyków, widzimy jednocześnie świadomość kapłanów Nowego Przymierza, którzy złączeni z Tobą przyjmują i niosą krzyż tak jak Ty. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste,
Stacja trzecia. Pierwszy upadek Jezusa. Nie było nikogo, kto by obronił misjonarzy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy to. Jeszcze przed zakończeniem mszy świętej około 20:00 ktoś przyniósł do kościoła wiadomość: terroryści. Większość ludzi tuż po błogosławieństwie w pośpiechu opuściła świątynię. Ojciec Zbigniew zajął się chorym dzieckiem, opatrywał jego rany. Siostra Lucia, wychodząc z terenu kościoła, spotkała trzech uzbrojonych młodych mężczyzn w kominiarkach, żądających rozmowy z ojcami. Wróciła od bramki i powiedziała o tym ojcu Zbigniewowi. Ojciec Zbigniew przerwał opatrywanie dziecka i powiedział do stojącej Anny: przypilnuj tego dziecka, lekarstw i opatrunków mnie szukają. I poszedł na spotkanie z terrorystami. Siostra Lucia zrelacjonowała: widziałam idącego ojca Zbigniewa, spokojnego, zrównoważonego, z wielką wewnętrzną siłą. Tylko Bóg nie opuszcza zgodnie z obietnicą, którą wypowiedział przez proroka Izajasza: ja nie zapomnę o Tobie. Jezus, zapowiadając godzinę chwały, czyli męki, śmierci i uwielbienia, mówi: oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Jezus żył jednością z Ojcem. Jezus żył jednością z Ojcem, na niej oparł się w chwili największego opuszczenia. Jego droga to proroctwo i testament dla idących drogą krzyżową i upadających pod ciężarem opuszczenia i samotności. Panie Jezu, Ty dałeś naszym misjonarzom i męczennikom łaskę spokoju i wewnętrznej siły w chwili opuszczenia i samotności. Ty byłeś ich mocą i siłą powstania do dalszej drogi za Tobą. Tobie chwała, zawsze obecny, przyniosący samotny krzyż. Któryś za nas cierpiał rany, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Obecność Matki Jezusa na drodze krzyżowej. Ojciec Michał, jego nabożeństwo do niepokalanych. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Lecz przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.
najwcześniejsze świadectwo bardzo osobistego nabożeństwa Ojca Michała do Matki Bożej Niepokalanej znane jest jeszcze z czasów jego nauki we franciszkańskim niższym seminarium duchowym w Legnicy. Nauka szła mu dość trudno, musiał wiele pracować. W chwilach najtrudniejszych spokój odnajdywał na modlitwie. Z domu rodzinnego przyniósł ze sobą do Legnicy figurkę Matki Bożej Niepokalanej. Po zgaszeniu światła w sypialni i po pełnym wyciszeniu się klękał przed figurką. Czynił to bez względu na dużą liczbę obecnych w sali, od 12 do 18 osób. Grudnia 1975 roku był członkiem Rycerstwa Niepokalanej, a w pewnym okresie odpowiedzialny za seminarium, za seminaryjny krąg milicji Inmaculada, milicji Niepokalanej. Obaj misjonarze byli pełni podziwu i wzorowali się na misyjnym zaangażowaniu świętego Maksymiliana oraz oddaniu świętego Matce Bożej. Ojciec Zbigniew napisał pracę magisterską Masoneria w świetle pisma świętego Maksymiliana Kolbe. Matka Jezusa była na Kalwarii, stała przy ukrzyżowanym. Szła więc drogą krzyża wraz z synem. Obecność matki przy Jezusie w takiej chwili była nieoceniona i jest trudna do wyrażenia. Wolą Jezusa jest, aby każdy idący za Nim, aż na szczyt Kalwarii, usłyszał testament Pana. Jezus z krzyża mówi do umiłowanego ucznia: oto Matka Twoja. Ale istotne jest i to, że najpierw Jezus mówi do matki: niewiasto, oto Syn Twój. Maryjo Niepokalana, dziękując za Twoją obecność na Kalwarii, i przy każdym cierpiącym dziecku dziękujemy za opiekę nad wiernymi, którzy codziennie są wzywani w tylu miejscach na świecie do świadectwa, aż do rozlania krwi. Za Twoją obecność i opiekę nad ojcem Michałem i ojcem Zbigniewem w życiu i godzinie śmierci dziękuję. Któryś za cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się.
podzielił ich los. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Wywożąc misjonarzy z Pariakoto, terroryści zatrzymali się przy ratuszu miasteczka, zabrali Justyna, burmistrza miasta. Kiedy dojechali na miejsce zwane Pueblo Viejo przy cmentarzu, zabito ich strzałami w tył głowy. Gdy znaleziono ciała trzech zamordowanych, zauważono, że ich strugi krwi zbiegły się i połączyły w jedną. Święty Łukasz przekazał nam wydarzenie z drogi krzyżowej Jezusa. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. To proste zdanie mówi o przymusie wewnętrznym wobec Szymona, ale wcale nie wyklucza wspólnoty serc, która zaczęła się rodzić, kiedy Szymon został dotknięty krwią Jezusa, wypływającą przecież obficie z ran Zbawiciela. Szymon trzymał skrwawiony krzyż Jezusa i patrzył z bliska w Najświętszą Twarz. Panie Jezu, przyjmij do siebie Justyna, którego drogę życia i śmierci skrzyżowałeś z drogą ojca Michała i ojca Zbigniewa. Razem zostali wezwani przez opatrzność do odpowiedzialności za ludzi. Ty dałeś obietnicę, w której mówisz, że jeżeli cokolwiek uczyniliśmy dla bliźniego, uczyniliśmy Tobie samemu. Niech życie w Twojej obecności i bliskości będzie nagrodą wieczną za czyny dobroci i miłosierdzia Twoich synów. Któryś za nas cierpiał rany, szósta, obecność Weroniki na drodze krzyżowej. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Siostra Berta, służebnica Najświętszego Serca Pana Jezusa, była świadkiem związania misjonarzy. Pytała odważnie terrorystów, czego chcą, dlaczego ich wiążą oraz dlaczego nie chcą rozmawiać. Prosiła, aby ich zostawiono. Potem z własnej woli poszła w kierunku ratusza, gdyż tam skierowały się samochody. Powiedziała, że ponieważ jest zakonnicą, ona także idzie z nimi. Tam została razem ze związanymi misjonarzami wprowadzona do samochodu. Była świadkiem nienawiści i osądu, który dokonywał się podczas tej ostatniej drogi. Dzięki niej mamy relację o tym, że ojcowie rozmawiali chwilę po polsku. Ton tej rozmowy był bardzo poważny. Być może były to słowa rozgrzeszenia, którego wzajemnie sobie udzielali. Mimo bardzo napiętej sytuacji chciała jechać z misjonarzami. Dopiero po reakcji terrorystów słowa zaczynała.
Berta dopiero po reakcji terrorystów i słowach ojca Zbigniewa wsiąść przed przekroczeniem mostu prowadzącego do Cochabamby i Huaraz. Terroryści wyrzucili zakonnice z pojazdu, podpalili most i pojechali w kierunku miejsca egzekucji. Kiedy wróciła do klasztoru, była roztrzęsiona, płakała. Powiedziała, że ich zabrali i oszukali. W psalmie 27 czytamy o pragnieniu serca z ludzkiego strzelania. O Tobie mówi serce moje, szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Z Jego oblicza nie zakrywaj przede mną. Odwaga siostry przywołuje odważny czyn dobroci świętej Weroniki. Jest ucieleśnieniem poszukiwań Jezusa, oblubieńca duszy. Jest pragnieniem bycia tam, gdzie On jest. Jest konkretnym gestem dobroci na drodze naśladowania Zbawiciela. Święta Faustyna napisała w swoim dzienniczku: uczę się być dobrą od Jezusa, od tego, który jest dobrocią samą, aby mogła być nazywana córką Ojca Niebieskiego. Dziś, kiedy spotkała mnie wielka przykrość, starałam się połączyć wolę swoją z wolą Bożą. Wielka miłość umie zamieniać rzeczy małe na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość. Panie Jezu, spraw, abyśmy byli odważni w czynieniu dobra, aby nasze oczy, ręce, nogi, usta, serce były miłosierne. Przemieniaj nas w miłosierdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Stacja siódma. Drugi upadek Jezusa. Misjonarze upadają, ponieważ wydał ich zdrajca. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Terroryści wiedzieli dużo o życiu pracy, miejscu pobytu misjonarzy. Znali ich rozkład dnia i wiedzieli, że posiadają samochody. Ujęcie, związanie, wywiezienie i egzekucja tego dnia były bardzo dobrze zaplanowane i przeprowadzone. Wiedza dla terrorystów o misjonarzach była przekazywana przez zdrajcę o imieniu Giovanni. Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. On więc go spożył i zaraz wyszedł. A była noc. Panie Jezu, przygnieciony i upadający pod ciężarem zdrady i opuszczenia ze strony ucznia, z którym dzieliłeś się jednym chlebem,
Ty dałeś udział w tym bólu naszym męczennikom. Jak wspomogłeś naszych braci po upadku z powodu zdrady, tak swoim powstaniem wspomóż wszystkich zdradzonych, aby mieli siłę do powstania i wybaczenia. Niech łaska męczeńskiej krwi będzie również siłą powstania dla zdrajców. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja ósma. Płaczące niewiasty. Ból ludzi po śmierci misjonarzy i w czasie pogrzebu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Od rana 10 sierpnia w kościele w Pariakoto gromadzili się ludzie. Byli poruszeni tym, co się stało. Modlili się, płakali. Zmasakrowane ciała męczenników przywieziono do świątyni. Biskup Louis Bambaren przyjechał i odprawił mszę świętą. Potem przewieziono męczenników na sekcję zwłok do kasma. Po niej ubrano ciała w habity i przyniesiono do kościoła świętej Marii Magdaleny w kasmie. Biskup Louis wraz z kapłanami diecezji Cimbote i liczne zgromadzone i z licznie zgromadzonymi wiernymi celebrował Eucharystię. Była sobota. Czuwano i modlono się całą noc. W niedzielę rano ciała męczenników umieszczono na otwartej ciężarówce przybranej w kwiaty i liście palm. Kondukt, mijając kolejne miejscowości w kierunku Pariakoto, był witany przez wielu wiernych poszczególnych parafii. Ludzie mieli kwiaty i transparenty. Byli przygnębieni. W niedzielę o godzinie 15, kiedy ciała ojców Michała i Zbigniewa zostały przywiezione do Pariakoto, znowu wielu wiernych oczekiwało ich w klimacie bólu. W poniedziałek 12 sierpnia w obecności biskupów i władz zakonu w wielkim poruszeniu odbyła się procesja wokół cmentarnego placu. Ciała misjonarzy zostały złożone w kościele w przygotowanych grobach. Jezus powiedział do tłumu, pośród którego były płaczące niewiasty, takie słowa. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie suchym? Jezus jest zielonym, życiodajnym drzewem, które właśnie owocuje najmocniej, poświęcając się za wszystkich. Schnącym i nieowocującym drzewem według zamiarów Boga jest naród wybrany. Trzeba więc łez pokuty jak obfitego deszczu. Dlatego Jezus mówi: płaczcie, bo przez nawrócenie i pokutę mogą być nawrodnione i ożywione serca ludzi, a przez to i całych narodów. Wszyscy zostali wezwani, aby przyjąć Syna Bożego, misjonarza, Ojca i wydać owoce za Jego wzór. I wydać owce na Jego wzór. Daj nam, Jezu, łaskę pokuty i nawrócenia, aby wydać owoce godne dzieci Boga. Nie pozwól, abyśmy zatrzymywali się tylko na łzach wzruszenia nad Tobą czy z powodu śmierci misjonarzy. Świat potrzebuje misjonarzy, pokoju i dobra, a nie narzekających płaczek. Świat potrzebuje odzyskać smak soli i blask światła. Inaczej zepsuje się
pogrążając się w ciemnościach. Panie, wzywasz nas do pokuty, ale i do świadectwa. Wy jesteście solą ziemi, światłem świata. Daj nam łaskę objawiania życia, smaku i światła, które promieniuje z Twego życia, śmierci, umierania i zmartwychwstania. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 9, 3 upadek Jezusa. Misjonarze upadają, pozostali sami. Nie było wojska, policji, władz lokalnych. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jeden z postulantów zrelacjonował, że ojcowie żyli w tym czasie w napięciu, ale nigdy nie mówili o wycofaniu się i doglądali parafii z normalnym zaangażowaniem. Wszystko tutaj na pozór spokojne przypomina wrzącą zupę grochową, pisał w liście ojciec Zbigniew do jednego z braci klerygów. Szczęśliwie nad wszystkim stoi Bóg, a my jesteśmy tutaj, aby głosić Jego słowo. Od 30 sierpnia 1989 roku oficjalnie jesteśmy w Pariakoto. W marcu 1991 roku ojciec Michał pisał w liście do Janusza Krużackiego: tam, gdzie jesteś, nie jesteś po to, aby ten świat zrozumieć, lecz wypełnić wolę Bożą w stosunku do siebie. Tam, gdzie jesteś, nie jesteś po to, aby ten świat zrozumieć, lecz wypełnić wolę Bożą w stosunku do siebie. Po prostu trzeba być na swoim własnym miejscu. Sytuacja w kraju była bardzo poważna. Komunistyczna patria Peru, świetlisty szlak, wzbudzała strach. Paraliżowała działanie parafii diecezji, dzieliła kościół, likwidowała solidarność międzyludzką, oskarżając o imperialistyczną misję i szpiegostwo. Siły zbrojne i lokalna policja wielokrotnie występowały przeciwko duchownym i wspólnotom religijnym. Biskup Luis po śmierci misjonarzy powiedział, że ponieśli ciężar, nadstawiając karku za innych i nie otrzymali pomocy od władz lokalnych. Jezus modlił się psalmami. W jednym z nich są takie słowa: chociażbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wielokrotnie jako zakonnicy i kapłani modlili się tymi słowami również męczennicy. Upadli pod ciężarem opuszczenia przez władze lokalne, ale w tych ciemnościach mieli siłę ze Słowa Bożego i pragnienie, by wypełnić wolę Bożą właśnie w tym czasie i w tym miejscu, gdzie Pan ich posłał. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
Stacja 10. Odarcie z szat Jezusa. Terroryści zabierają misjonarzom rzeczy osobiste i samochody plądrują pokoje. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przez krzyżę mękę swoją świat odkupić naszym. Misjonarzy wiązało się ze splądrowaniem pomieszczeń, w których mieszkali zakonnicy. Skradziono im rzeczy osobiste i samochody. 9 dni po ich śmierci kardynał Augusto Vargas Llimy, jednocześnie przewodniczący konferencji episkopatu Peru, mówiąc o śmierci 2 franciszkanów, nie miał przed sobą innego wyboru, innego obrazu do opisania tego, co się wydarzyło, jak nawiązanie do męczeństwa 5 franciszkańskich męczenników z Maroka. Święty Franciszek nazwał swoich braci męczenników prawdziwymi moimi braćmi. Kiedy idzie się na misję w imię Jezusa, ma się niewiele rzeczy materialnych ze sobą. Darem jednak najcenniejszym jest życie misjonarza, które sam oddaje. Obaj męczennicy żyli charyzmatem franciszkańskim. Oddali więc wszystko, jak nasz Pan Jezus Chrystus na Golgocie, aby w Nim wszystko odzyskać i ocalić tych, których dał im Bóg. Święty Jan o męce Jezusa napisał: żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szatę i podzielili na 4 części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. Jezu, Ty powiedziałeś, że nikt Ci nie zabiera życia, ale że życie swoje oddajesz, aby je potem znów odzyskać. Żołnierze byli w stanie zabrać Twoje szaty, ale Ty oddałeś o wiele więcej siebie. Tak jak miałeś moc życia, życie swoje oddać i znów odzyskać, tak również uczyń z nami, którzy wpatrując się w ofiarę krzyża, słuchamy wezwania świętego Franciszka do całego zakonu. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął ten, który cały się wam oddaje. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Przybicie Jezusa do krzyża na wzgórzu Golgoty poza miastem. Skrępowanie i śmierć dzieje się poza miastem, w Pueblo Viejo. Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie. Żeś przyjdzie, Panie, swoją świat.
Miejsce egzekucji braci to Pueblo Viejo, które znajduje się poza Pariacotto. Zostali dosłownie przybici do ziemi strzałami w tył głowy, przybici do ziemi, którą kochali. Kochali ludzi zamieszkujących peruwiańskie Andy. Mieli do obsługi cztery parafie z 70 wspólnotami rozrzuconymi na wysokości od 600 do 4000 na poziomie morza, na powierzchni ponad 1000 km kwadratowych. Ogromny teren, wiele dróg do przebycia. Dlatego też ogromna musiała być miłość, która ich prowadziła. Ojciec Zbigniew pisał o jednym z duchowych projektów. Chcieliśmy tę ziemię naznaczyć obecnością domu modlitwy, sprowadzając z Krakowa siostry Klaryski w ciągu 2 do 3 lat. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy ziarnem rzuconym na grunt trudny, więc trzeba było się troszczyć, aby samemu to zagiełkować. Święty Paweł pisze do nawracających się z pogaństwa Efezjan. Teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, rozburzył rozdzielający je mur wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Jezu, przybity do krzyża, umierasz za wszystkich Żydów i pogan, aby wszyscy stali się jednym ludem Boga. Pokój, który miałeś w sobie, to pełnia łask Mesjasza. Pokój masz dla tych, którzy krzyżują Cię w każdym czasie i każdym zakątku ziemi, aż do skończenia świata. Niech dwa ziarna pokoju, ludzie Zbigniew i Michał, wrzucone w ziemię, zakiełkują i wydadzą owoce pojednania na ziemi, tak bardzo podzielone, na którą... któryś za nas Ta śmierć Jezusa pośród dwóch innych misjonarzy umierają przy cmentarzu obok prochów innych ludzi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
Pośród ciał i szczątków zmarłych peruwiańczyków blisko cmentarza, położeni twarzą do ziemi, misjonarze wraz z burmistrzem miasta zostali rozstrzelani. Każdy z nich dostał po dwie kule. W Ewangelii Świętego Jana czytamy, tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Jezus jest w centrum, chciał być pomiędzy nami, przekazać słowo dobrej nowiny i pomiędzy nami umrzeć i zmartwychwstać. Pomiędzy nami grzesznikami, król nieba i ziemi. Izajasz przekazał słowo od Boga. Chodźcie i spór ze mną wieczcie. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Przez krzyż i krew Jezusa spełnia się obietnica Boga. Czerwień krwi Chrystusa wybiela nasze zakrwawione grzechami ręce. Purpura naszych win może być wywabiona purpurą Jego ran. Możemy więc otrzymać lśniące szaty, tak jak powracający z daleka marnotrawny syn. Panie Jezu, niech Twoja śmierć pośród grzeszników nieustannie owocuje nowym życiem serc splamionych nienawiścią. Twoja śmierć pośród grzeszników nieustannie owocuje nowym życiem serc splamionych nienawiścią, terroryzmem, tak licznymi grzechami przeciwko życiu, które pomnażają cmentarze i strach. Krew Twoich męczenników woła o pojednanie i miłosierdzie na wzór miłosiernego Twego serca. Boryś za nas cierpiał rany, cierpiał rany, módl się nad nami. I Ty, któraś swą cierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za Stacja 13. Zdjęcie Jezusa z krzyża. Pośród nocy, kiedy było jeszcze niebezpiecznie, świeccy pospieszyli, aby ciała misjonarzy nie zostały zbezczeszczone. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jeszcze w nocy znaleziono zakrwawione ciała. Po przybyciu na miejsce władz ciała misjonarzy zostały podniesione, przewiezione ciężarówką do kościoła i złożone naprzeciw ołtarza. Święty Jan w swojej Ewangelii, opisując moment tuż po śmierci Jezusa, zanotował jako świadek. Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Życie Jezusa było inne. Inna też była śmierć i losy Jego ciała po śmierci. Przebicie włócznią serca dla uzyskania pewności, czy Jezus umarł, było jeszcze jednym aktem Jego miłosierdzia. Krew i woda wypływająca z boku to początek potoku miłosierdzia. Jezus jest ową świątynią z wizji Ezechiela, z której wypływa życie,
a nie śmierć. Z Jego wnętrza pochodzą wszystkie życiodajne sakramenty Kościoła, które dają każdemu zanurzonemu w owym potoku życie i ducha. Panie Jezu, Twoje serce przebite brutalnie po śmierci otworzyło się jeszcze szerzej i chce być mieszkaniem każdego poszukującego szczęścia i pokoju. Niech ofiara życia ojca Zbigniewa i ojca Michała pomnoży Twoje łaski dla wielu jeszcze niezanurzonych w strumieniach życia Bożego. Któryś za nas cierpiał. Stacja 14. Złożenie do grobu ciała Jezusa. Miejsce męczeństwa. Siostra Marlene, służebnica Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaświadczyła. Spotkałam Zbigniewa na kilka dni przed męczeńską śmiercią. Zapytałam go, czy otrzymali pogróżki. Uśmiechnął się i nie odpowiedział wprost. Jedynie stwierdził, nie możemy opuścić ludzi. Nigdy nic nie wiadomo, lecz jeśli nas zabiją, pochowajcie nas tutaj. Byli jak Jezus, dobry pasterz, z ludźmi i dla ludzi. Nie uciekali również przed wilkami, które w nich uderzyły. Chcieli być z ludźmi w swojej parafii również po śmierci. Prośba ich została spełniona. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy o czynie Józefa z Arymatei po śmierci Jezusa. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przysłał on na ich uchwałę, nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał Królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania i szabat się rozjaśniał. Pochwała Jezus i pochwała Józefa z Arymatei, który nie zgadza się z postawą i decyzjami Wysokiej Rady wobec Jezusa, jest najpiękniejsza z możliwych. Człowiek dobry i sprawiedliwy. To ten, który przyjął słowo Ewangelii i zaczął nią żyć na oczach swoich braci. Przyspieszył blask zaczynającego się święta nowej Paschy. Panie Jezu, życie i zmartwychwstanie nasze, Ty sprawiłeś, że nasze groby nie są końcem, ale są jak drzwi do życia. Obdarz nas, rozważających Twoją mękę, dobrocią i sprawiedliwością na wzór odważnego Józefa z Arymatei. I my, jak Józef, oczekujemy przyjścia Twojego Królestwa, dziękując za życie i męczeństwo naszych braci, ojców Michała i Zbigniewa, których ciała spoczywają w ziemi, gdzie pracowali i przepowiadali Twoje Królestwo. Prosimy, niech ich ofiara obudzi nas do nowego zaangażowania w wypełnianiu Twojej woli do końca, w miejscu i czasie, który nam wyznacza Twoja opatrzność. Który za nas Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
uzyskania odpustu totalnego. Można ucałować ziemię. Trzeba ziemię ucałować. Właśnie zakończyliśmy drogę krzyżową, która prowadzi od kaplicy w Parjachoto do tego miejsca. Dokładnie ta sama droga, którą 9 sierpnia 1991 roku przebyli nasi bracia męczennicy. W tym miejscu zostali wyrzuceni z samochodu. Błogosławiony Zbigniew dostał strzał w kręgosłup, potem Michał w głowę, zginął na miejscu. Po jakimś czasie poruszył się Zbigniew i dostał drugi strzał w głowę. W tym momencie zginął. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą, chcą, aby odwiedzili Parjachoto, to święte miejsce. Miejsce męczeństwa pierwszych polskich misjonarzy męczenników, błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego i błogosławionego Michała Tomaszka. Oni tutaj są!